Cześć, witam Was w następnym filmiku. Ja ten filmik nagrywałam już wczoraj. Niestety coś nie wyszło. Więc dzisiaj znowu, ale postaram się podzielić to tematycznie na krótsze filmy, bardziej tematyczne. I teraz skupimy się na ustach. Ponieważ zbliża się Czarny Piątek, pokazuję Wam produkty, które ja mam. Nie wiem dokładnie, czy te wszystkie będą gdzieś w promocji i tak dalej. Ale być może coś Wam wpadnie w oko, albo zapomnieliście, a coś fajnego możecie mieć. Ja na przykład sobie teraz oglądam takie różne filmiki z dękami, z holami, żeby sobie ewentualnie, nie wiem, zobaczyć, coś wychwycić fajnego, albo przypomnieć, bo kiedyś chciałam to mieć, zapomniałam, bo się skupiłam na czymś innym. Ale okej, nie przedłużając. Coś nie mam nic na ustach, też bardzo możliwe, że będę Wam pokazywała i znawała, więc może trochę potrwać. Ale jeśli jesteście ciekawi, co mam, co jak wygląda, to zapraszam. Mój sposób przechowywania to jest toaletka mobilna. Wszystkie kosmetyki mam w miarę tematycznie w takich reklamów, w takich torebkach. Kupowałam Sephora, Douglasa. No i tak mam mniej więcej. Tutaj mam akurat usta i tutaj temperówkę i konturówki. Więcej nie hałasuję, bo wczoraj właśnie taki problem był, że grzebałam w tym wszystkim, a nie wiedziałam, że to tak było głośno, że w ogóle mojego głosu mi było słychać. Więc od czego tu zacząć? Może od pielęgnacji. To już mówiłam przy pielęgnacji. Kończę te dwie pomadki, ja je katowałam latami, ale coś mi teraz z nich nie odpowiada. Nie wiem, może moje usta się już przyzwyczaiły. Bardziej prawdopodobne to jest to. I w poszukiwaniach zainteresowałam się tym balsamem Nuxa, bo chciałam coś z Nuxa konkretnie. Jest ok, używam go w domu. No, jest ok. Zapach cytrynowy. Do tego jeszcze kupiłam sobie z Clarence'a ten balsam Hydra Essential. To jest... Tak, zbijam lotosem. Jakiś olejek. I niektórzy mówią, że to jest po prostu droga wazelinka i być może, ale i to jest na perfumie Superafina i w sumie to dopiero w domu zobaczyłam. Tutaj nie ma, na opakowaniu było na pierwszym czy na drugim miejscu, więc nie jestem tym faktem zachwycona, ale faktycznie obkleja te usta i sprawia, że tak bardzo nie wysychają. Lubię go właśnie, mam go zawsze w kieszeni, w kurtce, jak właśnie gdzieś wychodzę. A w domu używam tego i szczerze mówiąc, jak użyję tego, mam na duże wrażenie nawilżonych ust i te skórki mi w sumie znikają, a jak używam tego, to te skórki cały czas są. I nie wiem, a takie były dobre opinie o tym balsamie, nie wiem. Mówię, nie wiem, chcecie to testować, to Wam po prostu przypominam, że taki produkt istnieje. I okej. I teraz. Może zacznę od Douglasa. Jest Tom Ford, wiecie lub nie wiecie, ja właśnie zakochałam się w tej marce i staram się testować wszystko jak najwięcej rzeczy, które ta marka ma w Polsce przynajmniej, bo już widzę, no, widziałam nowe kolekcje na zagranicznym YouTubie. Niestety nie wiem, kiedy trafią do Europy, do Polski. Do Polski, tak jak pani Douglasie powiedziała, no, wszystko trafia później niż gdzie indziej. Były pomadki, kupowałam albo te, które były w takiej mega promocji, takie kolory, więc na przykład róże mam takie, ekstremalne. I dwie sobie sama dokupiłam, bo miałam te bony po 40 zł, miałam kilka tych bonów. I po prostu poszłam sobie stacjonarnie wybrać, bo stwierdziłam, że przez internet to tak nie do końca. Ale jednak coś w tym jest, ponieważ taki jeden kolor, który mi się mega podobał, to może Wam przedstawię jako pierwszy. Tak, 34 Wicked Face, czy jak to tam się czyta. To jest niby matowa pomadka. Lip Color Matte. On faktycznie, tak jak wyglądał na stronie i tak na swatchach, czy w internecie, jak spróbowałam znaleźć, to faktycznie, on
jest taki fajny ten kolorek, taki brązowy, ale przełamany czymś. Zresztą może sobie wezmę tak na szybko. Szczerze mówiąc, ich nie trzeba dużo, na ustach nawet pędzelkiem można, bo one są drogie, teoretycznie ich jest mało w opakowaniu. Ale to pierwsze, co kupiłam, te nie matowe, tylko po prostu lipstick. One były fajne, bo nie przesuszały mi ust. To były pierwsze pomadki, które miały kolor i jakoś na moich ustach wyglądały. Jak się zjadały, to w miarę jakoś tak ładnie. I pomimo tego, że miałam suche skórki, sobie nałożyłam tak na szybko, oczywiście jak byłam, czekałam na przystanku po odebraniu zamówienia z Douglasa i miałam nieprzygotowane usta i sobie posmarowałam, byłam w szoku, że w ogóle nie odznaczała tych suchych skórek i dojechałam do domu, już ten kolor miałam, tak, ale tylko jakieś róże, a teraz konkretnie na tym. No tak, też nie za dużo. One się jakoś super ekstra długo nie utrzymują, przynajmniej na moich ustach, bo ja mam właśnie problem z kolorami na moich ustach. Tylko do tej pory musiałam używać jakichś balsamów, pomadek ochronnych. Także ten kolor, jeśli Wam się podoba, to teraz bym mówił w Douglasie właśnie przecenę i na pewno Tom Ford wchodzi, tak mi się wydaje, ponieważ jak byłam stacjonalnie w sklepie coś kupić, potem taka pani mnie właśnie dorwała, ja z nią najczęściej załatwiam tam różne rzeczy, jak chcę coś kupić i właśnie mówi, czy chce coś, że będzie promocja, czy mnie coś interesuje, może mi odłożyć, więc tak myślę, że wchodzi, bo mi jedną paletkę odłożyła, ale nie wiem, czy konkretnie ją chcę. Wracając jeszcze, może ten kolor wam pokażę, Picket Face 34. Myślę, tak prezentuje. No mówię, to jest taki brąz, ale taki bardziej taki brudny róż, ciemny niż brąz. Taki fajny właśnie kolorek. To i to faktycznie bardzo podobnie wyglądał na stronie i na różnych zdjęciach, swatchach. I może będę zlewała. Wezmę sobie to kilometrów kawkowe i wam pokażę resztę. Mi się słucha jakaś osteczka. Nie wiem. Dobra. Lecimy dalej. Jeszcze jest taki jeden ciekawy kolor. Też z matowych. Nie, to jest ten. O, ten. A gdzie jest ta Sephora? Dobra, napiszę wam na dole. Są bardzo podobne kolory. Okej. Wszystko przez to, że po prostu wczoraj mi się filmy nie nagrały, a dzisiaj w planach miałam już coś innego nakręcić, no i stwierdziłam, że po prostu nakręcę na szybko, nadrobię te filmiki. Dobra. Idziemy dalej. Ten kolor, Pussycat 04, matowa. Ona jest bardzo podobna do tej Sephory, którą wam na dole napiszę. Kolorek ma taki brudny róż. Tylko, że tamta właśnie Sephory mnie bardzo, bardzo wysuszała. I naprawdę to jest ten kolorek Pussycat matowa 04. Ale jeśli nie macie tyle kasy, żeby kupić, to prawie że identyczny kolor. Zobaczcie, może trochę ciemniejszy, więc idealnie się nadaje. Ma konturówka z Golden Rose 511. I jeszcze z tego czasu był szał na to, a najbardziej to jeszcze Singlota 74.
skórze ta kotrówka jest dużo twardsza. Ta jest taka miękka. I jeszcze jeden kolor taki zbliżony, ewentualnie można sobie wymieszać. Nie, ten już jest w ogóle trochę inny, ale też jest dużo ciemniejszy. Golden Rose, rozę 510. Czyli to jest Toma Forda Pussycat. Golden Rose 511. Tutaj jest 74 z Inglota. Ta. I 510 z Golden Rose, z ciemniejszym, ale są bardzo w sumie rzeczy bardzo podobne. Teraz jak patrzę w lusterku, to najbardziej ta z Inglota, ale to był taki kolor, który swego czasu był szał i ja wiem, że jeszcze gdzieś w innych filmach takie, nie wiem, czy to było z Anastazji, czy z Kylie, że ten kolor był taki rozchwytywany swego czasu. I właśnie z Sephory też znalazłam podobną pomadkę, ale ona jest właśnie też matowa, ale bardzo wysuszająca usta i ja nie umiem w niej chodzić. Także to jest fajne, bo widzicie, nie wysuszasz tak ust. Nie widać sobie skórek, a mam. Specjalnie nie robiłam peelingu. Następna. Odkładać, bo się mu zaraz kupią. Shower Girl i to ona była też w promocji. Za pierwszym razem kupiłam. To jest ta normalna lip color, rouge. Nie wiem, jak się to czyta. To już są takie wściekłe róże, przynajmniej ten. Ale stwierdziłam, że chcę spróbować i ona jest taka bardziej nawilżająca. Jeśli lubicie takie kolory, ale w promocji nie wiem, czy ta jeszcze jest, ale jest ta druga różowa. Ja mówię, tą kupiłam tak na spróbowanie, mówię, kurczę, to jest o tyle tańsza. Mówię, a spróbuję. Bo też jakieś dobre opinie tam słyszałam. Więc myślę, że jest fajna. No i żadnych suchych skórek. Fakt, że najlepiej tak się pędzelkiem nałożę cienką warstwę i właśnie jeszcze odbiję. No to wiadomo, to jest jeszcze bardziej trwała. I teraz jeszcze te dwie też były w promocji. Takie dosyć sporej. Teraz Virgin Rose. Lip color z tej samej dokładnie serii. Jest taka. Aha, i tych pomadek, bo te Boys jest 2 gramy, a tego jest chyba 3, jak się nie mylę. I to jest ten kolorek. To jest ten Virgin Rose 48, czy Virgin, nie wiem, jak się czyta. Taki różek. Zostań tutaj. No, za trochę inaczej jednak wygląda. Ładniej. Także to jest też taka wiara nawilżająca. Te suche skórki jakoś nie widać. I ta, to jest mój ostatni nabytek, bo on się właśnie też pojawił, ta pomadka pojawiła, tak, 3 gramy. 22 Forbidden Pink, więc
też ją sobie zamówiłam właśnie w tej dużej promocji. Jeszcze wam chyba tylko to z Toma Forda pokażę, a reszta to tylko tak ogólnie. To jest taki koral. Ale to też właśnie zależy, jak się ma usta napigmentowane. Ja mam po prostu ciemne usta. Więc u was to może trochę inaczej wyglądać. Ale jeśli macie takie same usta jak ja, ale mniej więcej widzicie taki bardzo naturalny wkład na ten koralny wad, ale tutaj już mi na przykład podkreślił samą skórkę ten kolorek. Właśnie mi się wydawało, że jak go kupiłam, próbowałam go, że ten kolor jakiś taki chyba do końca im nie wyszedł. Ale ogólnie kolorek ładny, jakbym nie miała tej swojej skórki trochę. I dla przypomnienia, to jest to tutaj 22 Forbidden Pink Coral Nibe. Błyszczyk. Też był ten w super ekstra promocji. Ten fioletowy, on cały czas jeszcze jest. To jest niby nawilżający, ale też bardzo błyszczący. Szczerze mówiąc, patrzę, czy tutaj. Nie, tutaj są tylko masło. Jakieś ekstrakty. Nie ma chyba tutaj płynnej parafiny. Ale jest fajne, bo właśnie jak nakładam na tamtą Sephory szminkę, no fakt, że wtedy kolor jest ten, tak? Chcę kupić sobie inne, no ale no nie ma promocji na razie. Jest taki fajny pędzelek. Niektórym się nie podoba, ale mi się podoba, bo można nim precyzyjnie obrysować. Bardzo jesienny. I co najważniejsze, otrzymuje kolor. Trochę zmieniał, wiadomo, kolor pomadki. Ale on jest taki bardzo gęsty. Nawilżający faktycznie. I polecam. W szczególności ten fioletowy, bo tym bardziej na jesień teraz. Aha, i tak samo na usta. Czy on jakieś plamy robi? Nie wiem. Może delikatnie, wiadomo, jak to z takimi błyszczykami gęstymi. Na dłoni tak wygląda. Teraz jeszcze zobaczę. Tak po jednym razie przejechane. Tutaj dwa razy. Czy usta ślepią? Już dawno nie miałam błyszczyku. Ale mi się wydaje, że aż tak bardzo się nie lepią i naprawdę się utrzymuje to dosyć długo, jak tam błyszczyk. Dlatego zawilżający, co mi się bardzo podoba, więc no poluję na te inne kolory. Patrzyłam w internecie i ciężko jednak dobrać mi kolor, wolałabym na żywo. Jezu, ten film będzie trwał i trwał. Jeszcze o czym wam chciałam powiedzieć, chyba najtrwalsza pomadka, jaka tylko chyba jest, jak do tej pory, Max Factor Lips. To jest taka podwójna, aż mam trzeba kupić jeszcze inne kolory. Kiedy najpierw malujemy, ja uwielbiam ten kolor. 160. Jest zmazany. A mam tą Sephory, to wam zaraz pokażę, o którą mi chodzi. No ważne, 160. To już jest końcówka i on jest ekstra, ten kolorek. I się super trzyma. Najpierw nakładamy ten, ale to już go prawie nie ma. Oczekujemy jakoś chyba 60 sekund, ja czasami 2 minuty oczekuję, jak się nie mylę. Taki fajnie nie zaschnie. I wtedy tą wazelinką, tu mam nawet nową, z tego koloru,
smarujemy i później co jakiś czas poprawiamy i ona się naprawdę bardzo dobrze trzyma. Tylko, że nie można jej dokładać i jak już trochę się zje, to trzeba ją całą zmyć i ja tylko i wyłącznie wodoodpornym, tym z jaj dwufazowym płynem do zmywania wodoodpornego makijażu, co używam do oczu, do tuszu wodoodpornego, tylko nim mogę zmyć te usta. Także jeśli czegoś bardzo trwałego szukacie, to polecam ten i konkretnie ten kolorek. Są jeszcze inne oczywiście. Chciałam was tylko przestrzec przed tym kolorkiem, bo jest bardzo niby podobny, z tym, że ma drobinki. I to jest kolor 016, bo ja się właśnie pomyliłam, jak szłam raz dokupić chyba, czy pierwszy raz kupowałam. I po prostu zastanawiałam się nad kolorami i mi się pomyliło, bo 016 i 160, póki ćkało mi się, kupiłam ten. Ale ten w ogóle się nie trzyma tak na ustach długo. Nie dość, że wygląda jakby starsze jakieś osoby, czy w sensie nie obrażając nikogo, nie starsze. Dawniej kiedyś były takie modne, może na ręce tego nie będzie tak bardzo widać. No niby podobny, trochę ciemniejszy, ale on ma drobinki i się nie trzyma tak na ustach. Więc przed 016 was trochę ostrzegam. Po prostu musicie się dłużej zastanowić, czy na pewno chcecie, albo wypróbujcie. Nie wiem, czy w perfumerii to jest dobry pomysł, ale jeśli się nie boicie, to dobrze będzie. Okej. Z Ingrid, pierwsza taka moja pomadka. I szczerze mówiąc, nie była taka zła, z tym, że ten kolor róż, jak kupowałam, w sumie jest prawie, że identyczny jak, nie, on jest jakby pomieszany, ten taki wściekły Virgin, nie, Showgirl, a tutaj jest Virgin Rose, czy tak, by te dwa wymieszać coś pomiędzy. I szczerze też się przyzwoicie trzyma, nie wysusza tak bardzo. Tylko ten kolor, swego czasu nie byłam. Mówię, jak go kupowałam, myślałam, że to będzie inny kolor. No niestety. Mogę to przyspieszyć trochę. Sephora. Nie widzę teraz na stronie tego kolorku. 06. No jest taki bardzo ładnie pachnie. On się długo utrzymuje. Ciężko go zmyć. Tutaj może do tych, co porównywałam wcześniej, na dole wam tak pojadę. Jest też bardzo podobny. Tutaj. No, tak na razie się świeci, ale później zasycha na naprawdę mat. Z ten i ten tutaj, co tak przejechało. I bardzo wysusza usta. I jedynie co to mogę ją nosić właśnie z błyszczykiem, dlatego fajnie by było jakieś bezbarwne w tą forcie. No chyba, że się zakręcę z jakimiś tańszymi też nawilżającymi, bo niektóre też mają właśnie pozytywne opinie. Tak, żeby bezbarwne jakieś nałożyć, żeby mi to nie wysuszało, ale nadal żeby było trwałe. Z Max Factora mam taką fajną fioletową, a na moich ustach tutaj tak fajnie zimno wygląda. Na moich ustach jednak tak bardziej naturalnie, bardziej fiolet wpada, nie taki zimny. Chyba, że użyję kredki z Pierre René 01. Zobaczcie, jest taki też super ekstra kolorek. I na to, jak nałożę trochę tej pomadki właśnie, to już wtedy bardziej jest taki kolorek z ten i ten. Jakieś takie różewskie się wydają, ale jednak fiolet, takie fajne, zmarzone usta. Tu jeszcze mam z Sephory taką brązową kredkę. P2, taką czerwoną 140. Poszukałam tego swojego wymarzonego czerwonego koloru, więc stwierdziłam, że zacznę od konturówek i wtedy się rozpatrzę. Nie polecam jakoś, słabo się trzymała. Z Inglota mam z tej kolekcji takiej Space coś tam 319, to jest taki fiolet, też zmrożony, sine. Bardzo podobny ten kolorek jest też do tych, co wam pokazywałam. One są jakieś zbliżone, brudne róże, takie fiolety.
z Golden Rose, Miracle Pencil, Contour Lip, z niby do oczu i do taka. Do oczu jest dla mnie za bardzo różowa, za bardzo beżowa, nie wiem. Tutaj w sensie na dolną powiekę, a na usta nie próbowałam. Z Golden Rose taka czerwona, bardzo super tutaj wygląda skówka, ale niestety kolor kredki jest taki dosyć ciemny. Na moich ustach to brzydko wygląda, ale jeśli jesteście ciekawi, to jest 232. Aha, a ten stylecik ma jakąś nazwę? Nie. To znowu to 01 Lip Liner z to Pierre Rene. Mam jeszcze, ale to jest z tej starej właśnie kolekcji. Nie wiem, czy to jeszcze jest błyszczyk matowy 31 z Inglota. Fajna czerwień, ale... No ale właśnie mi się brzydko utrzymuje na ustach i nie maluje. A teraz właśnie pierwszy raz nie sobie pomalowałam i później tym fioletowym błyszczykiem i byłam w szoku, że tak długo mi się trzyma i dosyć ładnie to wyglądało. Także to jeszcze może zostawię do poużywania. I fiolecik z Golden Rose, 05. Ta to już w ogóle mi się nie trzymała. Słyszałam tyle zachwytów, że taka super ekstra i w ogóle zdecydowałam się na taki jesienny kolorek. Ona jeszcze bardziej przysycha i ciemnieje i albo właśnie wymieszać te dwa kolorki. No to nie, ten czerwony był lepszy z Inglota. Nie wiem, ten z Golden Rose kupiłam, ten nie jest zadowolony, jakoś nie mam więcej kosmetyków. Z Marka Jacobsa jest fajny, fajne, można sobie kupić taki starter, malutki, fajny. Co prawda ja, dla mnie to jest trochę za jasne, ale to jest fajne, bo to jest automatyczna kredka, tak? I to co więcej nie wyjdzie? Nie, o właśnie, wychodzi. Taki kolorek i tak naprawdę wszystko z tych kolorku. Fajne jest. Ona jest bardzo miękka, niby jest długotrwała, ale nie próbowałam jeszcze na długotrwałość, czy próbowałam? Raczej nie jestem przekonana. To jest też taka miniaturka fajna, z wam powiem. I to jest też taki sam kolorek i też jest taka mięciutka, fajna, w sensie nawilżająca mięciutka, jak to nazywam. I błyszczyk. I to jest Cream and Sugar. No. Widzicie, myślę. To jest marka Jacobsa. Jeszcze tak to powiem. I ten błyszczyk taki super niby na pigment. Błyszczący. Najeżdżam teraz na tą kredkę. Najechałam i na... On ma takie właśnie te... Nie będę sobie... Ale to jest bardzo jasne. Może wam pokażę. O, ale ciężko się zmywa. Ten błyszczyk naprawdę. Szkoda, że nie ma bezbarwnego. No jednak wolę być bardziej trochę opalona. Nie lubię jakieś być blada. Blada już kiedyś byłam i mi się to znudziło. Zobaczcie. Ogólnie ładny kolorek, ale... No nie wiem. Jak uważacie? Wam pokazuję. Dobra, i to byłoby wszystko. Jeśli chodzi o ten Max Factor, jeszcze jest taki czerwony kolorek. Ten, co mówię, że jest taki długotrwały i faktycznie też jest taki długotrwały. Nie musicie się bać tego koloru. Jest taka czerwień. Tylko tak mówię, wykończenie będzie to, co prawda jest matowe, jak zaschnie, ale jeśli da tą wazelinkę i trzeba ją co chwilę dawać, to jest błyszczące, ale jest naprawdę długotrwałe. Dobra, to nie przedłużając, kończę filmik na temat ust i zapraszam do następnego.